Widzieliście, to macie. Jako, że Crux Halo przyjął się na moim kanale bardzo dobrze, to pora spróbować z Cruxem Mirror. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że do zrozumienia tego filmu warto obejrzeć recenzję Cruxa Halo. Crux Mirror jest to konstrukcyjnie praktycznie to samo co Crux Halo, więc znajomość tamtego filmu nie zaszkodzi. W Mirrorze od razu w oczy rzuca nam się mniejszy panel szkła i wystająca piwnica. Piwnica niestety tak samo jak w Halo, bez przepustu kablowego na GPU. Natomiast na owej piwnicy zamontowane są dwie tacki na SSD i dwie tacki na HDD. Możemy jeszcze zamontować dwa SSD-ki na tacce płyty głównej. Przepusty kablowe tutaj dokładnie to samo co w Halo. Są pogłębione i naprawdę przyjemnie układa się w nich kable. W obu Cruxach zmieścimy chłodnia do 17 cm i karty graficzne do 33 cm. Na topie mamy standardowo włącznik, 3 gniazda USB, gniazda audio i reset. Pomówmy więc teraz o różnicach. Jak sama nazwa wskazuje, Crux Mirror ma lustro na froncie. Wygląda to naprawdę spoko i można się w nim przeglądać. To, że obudowa robi dobre wrażenie, gdy jest wyłączona, jest fajną sprawą, ale gdy włączymy komputer, to naszym oczom ukażą się cztery nowe wentylatory Cruxa. Tak samo jak w przypadku Cruxa Halo, są to wentyle na Molexa z niezmiennymi trybami świecenia. I teraz rzecz ważna. Widzicie, jaki ładny front? Taki bez żadnych siatek i innych przeszkadzajek. Tak, Crux usunął filtr przeciwkurzowy z frontu. W LEDzie na całym filtrze z czasem osiadał kurz i nie wyglądało to zbyt apetycznie. A tak przynajmniej kurz osiada równo i nie wygląda to aż tak przeraźliwie. A jak się ma moja opinia? Sądzę, że nic nie przebije tak kultowego produktu, jakim był Crux LEDa. Jednakże Mirror jest o wiele mniejszy i wygląda ciekawiej. Obudowy są praktycznie w tych samych cenach, więc wybór należy tylko i wyłącznie do Was.